Często słyszymy określenie matka Polka, a ja je uzupełnię i powiem matka Polka sportowa. Takim mianem postanowiłam określić dwie kobiety, którym bez wątpienia nie brakuje ani siły, ani energii i chęci do pracy nad sobą. To po prostu kobiety do zadań specjalnych i w dodatku jeszcze mistrzynie Polski w dziedzinie kettlebell. Błękitna krew Giri Kętrzyn, no i sorry panowie, ta piękniejsza część. Oto Magdalena Oklińska i Wioleta Pochylińska. Dziewczyny, macie dużo wspólnego. Czytając opisy, które wpłynęły do nas w zgłoszeniach, no to praktycznie wszystko się na siebie nakłada. Nie dość, że ambitne, opiekuńcze, sportowym duchem, to jeszcze nawzajem się wspieracie. Taka przyjaźń w sumie, można powiedzieć. Można tak powiedzieć. Dzięki. Jak najbardziej. Tak. E, myślę, że ketle nas trochę jakoś połączyły, prawda? Tak, oczywiście. Takie. Jesteśmy dla siebie wsparciem, i Młodowacją? jednocześnie motywujemy się. Jak tak. mi się nie chce, to ona mnie napędzi do tego, że mi się zachce. I Bo jej się musi chcieć. Tak, i w tak, drugą stronę tak. działa to tak samo. Ważnym elementem waszego życia, jak już wspominałyśmy, jest oczywiście sport. Sport jest dla was chyba numerem jeden, szczerze mówiąc. Sięgacie po medale, puchary, orandze ogólnopolskiej. Wiola na przykład ostatnio sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy, prawda? Dobrze pamiętam? tak. No udało właśnie. się. Udało się. Nie udało się, tylko zapracowałaś. Zapracowałaś. Nie udało. Właśnie. Ile to was kosztuje wyrzeczeń? Ile to kosztuje waszego poświęcenia tak naprawdę? Bywają takie momenty, że bardzo dużo wyrzeczeń trzeba się wyrzec. Czasu wolnego z rodziną spędzania. Musimy wtedy chodzić często na treningi, bieganie. Regeneracja też wchodzi w to. No Przygotowania są bardzo trudne. Dieta przede wszystkim trzymać, tak? Dietę, żeby mieć te, tą siłę, żeby zrobić coś. Aczkolwiek nie zawsze idzie to w parze, tak? Bo czasami w tą dietę się zapędzamy. Tak, ale ja myślę, że kluczem tutaj jest to, że my lubimy to, co robimy. My nie robimy tego na siłę, tak? To nie jest tak, że ktoś nas zmusza, że, że nam każe. My po prostu chcemy. Robimy to dla siebie. Tak, dzień bez treningu to dzień, dzień stracony. <gry> tak właśnie słyszałam, jak rozmawiałam z innymi uczestnikami waszego klubu. No właśnie, może teraz przejdźmy do tego klubu. Za co wy w ogóle lubicie girje? Bo też trzeba podkreślić, że coraz nowych zawodników zdobywacie. To się naprawdę um, rozrasta. Tak, rozrasta się. Powiększa się rodzina nasza. Tak właśnie, tak, po, rodzina się powiększa. Tak, można powiedzieć, że chyba Giria jest jednym z największych klubów w Polsce, prawda? Tak, tak, największym. Jednym mm -hmm. z, bo tam być może Rzeszów jest większy. Ale teraz dwie... jeżeli połączymy grupę dzieciaków, to chyba będziemy najwięksi. Tak. Wiesz co za co lubimy? Za atmosferę, za życzliwość, za to, że tworzymy taką małą rodzinę. Tak, nie podcinamy sobie skrzydeł przede wszystkim, tylko tak jak na przykład my we dwie, tak, siebie wspieramy. Mi się nie chce, wiolami nakręca, że, że muszę i na zmianę, tak. Dużym wsparciem jest nasz trener. Dużym wsparciem są inni zawodnicy i jakoś tak się kręci do przodu. Yy, tak, i każde wejście na salę, no to od razu, choćbyś nie wiadomo, jak był zmęczony, to tak. Buzia się uśmiecha, że. Jesteś. Tą Waszą pasję staracie się też przekazywać dla tych młodszych pokoleń. Giria, to też młodzi zawodnicy już. Tak. My mamy grupę dzieciaczków od 3 do 6 roku życia. Natomiast Daniel prowadzi dzieciaczki od 7 roku życia. Chętnych jest bardzo dużo. tak? W kolejce I, się ustawiają. Tak, i to, to powiem Ci, że to cieszy, bo biorąc pod uwagę teraz um, i tą całą sytuację, i to jak wygląda dzieciństwo, że jednak dzieci większość czasu spędzają przed telewizorem tak? przed telewizorem z nosem w smartfonie. E, cieszy to, że jest bardzo dużo chętnych dzieci i rodziców, żeby takie dzieci na zajęcia przyprowadzić, żeby te dzieci miały ruch, żeby odeszły od tego telewizora, odeszły od tych telefonów, tak? żeby się poruszały, aktywnie spędziły czas ale też i przede wszystkim nie są aspołeczne, tak? Bo mają kontakt z rówieśnikami. Nawiązują nowe znajomości, wymieniają się numerami telefonów, więc... Ale i też naprawdę... bardziej w siebie zaczynają wierzyć, tak, prawda? na pewno, tak. Na czym w ogóle polegają wasze treningi? Dlaczego warto sięgnąć po ketle? Dlaczego kobieta powinna po nie sięgnąć i przyjść na wasz trening? Większość uważa, że no, ten sport no, to ciężary, tak? A ciężary ja... są dla mężczyzn. Tak. A w naszej rodzince jest zdecydowanie większość kobiet. I może warto dlatego, żeby zawalczyć też tylko o swoje własne dobro, a nie patrzeć zawsze na kogoś, żeby tylko swoje życie poświęcać dla pracy, dla tego pędu całego, żeby pójść, zregenerować się, przestać myśleć o takiej codzienności, która nas teraz otacza nerwy, wszystko, wyładowanie się takie i. I wy sylwetka, wygląd, no wszystko ma znaczenie. Czyli sylwetka jak najbardziej też będzie tutaj poprawiona. Oczywiście. Na pewno. No tylko jeszcze trzeba pamiętać, że trzeba też mieć dietę, prawda? Tak. Ale bez diety też się da. da. da, da się. No to fantastycznie. Bardzo się w takim razie cieszę i mam nadzieję, że pani też chętnie by skorzystały. Tak? Możemy się zapisać? Jak najbardziej? M Myślę. Jeżeli o. Zostanie otwarta nowa grupa. Tak, ale jeszcze jakieś tam pojedyncze miejsca są, tak. więc jak najbardziej być może gdzieś tam w okolicach czerwiec. Czerwiec. Gdzieś. Będzie tworzona jakaś nowa, kolejna grupa. Moje drogie, na początku programu przedstawiłam Was jako Matki Polki Sportowe. Tak, postanowiłam to tak ugryźć, bo no naprawdę, jak też o Was słyszałam to staracie się i łączyć tą właśnie mm, opiekę nad rodziną, tak? pracę zawodową z tymi treningami. Kiedy jest w ogóle czas dla siebie? Macie coś takiego? Tak, czas dla siebie to jest czas na sali. Aha, okej, okay, w ten sposób. E, w ten sposób, em, wiesz co, ale też nie, nie do końca. E, znaczy ten czas, który spędzamy na sali to jest faktycznie czas dla nas. Możemy, możemy przestać myśleć, tak? e, możemy robić coś tylko i wyłącznie dla siebie. Czas dla siebie to jest też czas spędzony z rodziną, prawda? Jeżeli gdzieś tam pracujemy i rzadziej się niestety widzimy, mniej czasu mamy na to, żeby spędzać go razem, to każda minuta jest cenna i docenia się naprawdę każdą minutę. Poza tym, no cóż, rodzina idzie spać, a my biegać. A my biegać albo czytać albo no cokolwiek, tak? Uwierz mi, że im więcej obowiązków, tym bardziej człowiek jest zorganizowany i tym więcej jest w stanie. Połączyć. Ale też i staramy się pracować tak od poniedziałku do piątku. Jednak weekendy, jeżeli mamy wolno od szkoły, to zostawiamy ten czas już tylko, tylko dla i siebie i dla, dla rodziny. rodziny. Dokładnie. Takie są chyba współczesne kobiety. Dokładnie. Myślę, że, myślę, myślę, że większość, w większości, większość tak. kobiet niestety, no takie taki są czasy, tak świat teraz pędzi, że i my pędzimy za tym światem. Tak, teraz wydaje się, gdzie się nie spojrzy, to jest więcej kobiet niż mężczyzn. Nie wiem, z czym to jest w ogóle spowodowane. Lenistwem? Być może. Być może. <laughs> Jakieś małe lekkie ubytki. E, dobra, drogie panie, jestem ciekawa, e, jakie macie plany na kolejne miesiące, na przyszłość. Bo na pewno będziecie się rozwijać sportowo. Największym takim priorytetem naszym będzie wyjazd w czerwcu do Francji, Portugalii. Portugalii, przepraszam, pomyliłam. Aha, to chyba urlop w tej Francji się szykuje. Ech, nie, Z nie, innymi bez... zawodami pomyliłam, które też się odbędą. Na mistrzostwa świata. świata. I będziemy, tak tak myślimy, że będziemy próbowały swoich sił, żeby się tam sprawdzić. Dokładnie. Kiedyś Agnieszka Chylińska śpiewała, że kiedy powiem sobie dość, myślę, że ten wers was w ogóle nie dotyczy. Wy nie, nie wiecie, co to jest dość, prawda? Nie. Jak na emeryturę przejdziemy, <głos> może? <głos> I nawet emerytury myślę, że nie skorzystacie tak w pełni. No mamy taką nadzieję, że nie spoczniemy gdzieś tam na laurach i że się to rozejdzie po kościach i nie będzie o nas nic słychać, widać ani w ogóle. Dobrze, to tak na koniec naszego odcinka i właśnie tym odcinkiem dziś będziemy też kończyć Dzień Kobiet z Kętrzyńskim Centrum Kultury i z plebiscytem. Ta wyjątkowa, to moje drogie panie, jakieś życzenia właśnie dla wszystkich kobiet? Czego możemy im życzyć? Jakie? Siły? I wiary we własne możliwości przede wszystkim. Wiola? Tak, myślę, właśnie. E, myślę, że spokoju przede wszystkim też. E, I żeby zaczęły walczyć o siebie, a nie tylko o innych. I fajnych, ogarniętych facetów. O, zdecydowanie. Tak, wysportowanych, tak. Wiedziałam, że to potwierdzicie. <śmiech> <śmiech> Dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Tymi wyjątkowymi kędzniankami dziś. Były Magdalena Oklińska oraz Wioleta Pochylińska. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia!